mamy, udało się. 5001 strzał. Siemaneczko, witam was serdecznie z tej strony oczywiście. Anioł, w tym odcinku, jak możecie zauważyć, mamy pełny pasek CP, PDW wariacie po polsku. No i nie zawahamy się tego użyć, także lecimy na polowanie na mrocznych. Wybierzemy sobie swój setup oczywiście do polowania na mrocznych. Polecam wszystkim brać Garuda na tanka. Na reszta może być tak jak jest. Ewentualnie możecie pozamieniać sobie bohaterów, których chcecie polewelować. Ja mi zostali właśnie Naernin oraz Urag do levelowania, więc sobie ich wezmę. Zobaczmy, czy jest gdzieś 50 piechoty. Ewentualnie kawalerii. Tutaj mamy kawalerię, więc sobie ich zaatakujemy. Ale czy to jest film z palenia CP? Oczywiście, że nie. Mamy tutaj cel, no i naszym celem jest wbicie 7 strzał. Tylko tyle nas blokuje przed puszczeniem wieży na 25 poziom. Zobaczymy, za którym pokonaniem mrocznych ta strzała, te strzały nam wpadną. Tutaj możemy chyba aż 8 strzał dostać, jak nam dopisze szczęście. Niestety nie wiem, jaka jest na to szansa, ale jestem dobrej myśli, że jestem wręcz pewny, że na tym paleniu CP zdobędziemy, a nawet przebijemy te 5000 strzał strażnika. Jak widzicie, tutaj klucze również zbieram. Zobaczymy, czy faktycznie będziemy świadkami nowej frakcji jakoś na przełomie listopada, grudnia, ewentualnie pod koniec nowego roku. Tutaj jeszcze nam przyszli z pomocą. Jasne, śmiało, każda pomoc się przyda w walce ze złem. Chyba tam nawet strzałkę widziałem. Tak coś mi się przewinęło. Nie będę tego sprawdzał pojedynczo. Zaatakujmy jeszcze jeden legion. Tutaj jest 50. Także idziemy sobie. Chcę na 50, bo czemu nie? A na 49? Tyle samo. Jedyna różnica w expie jest. I w prestiżu. No i może tam pyłu trochę. Ale pyłu mi akurat nie brakuje. Wolę sobie podejść bliżej, no bo piechota z reguły jest szybsza, więc walczy sama. A tak, mamy już wsparcie. Nasza Eliana ma wsparcie. Ale w sumie to mogę tutaj sprawdzić, nie muszę w raporcie sprawdzać, czy mamy te strzały. Tam strzał nie dostaliśmy. Może tym razem się uda. Może tym razem się uda. Ale tak jak mówię, jestem wręcz pewny, że z takiego paska powinniśmy dostać Z24 strzały. 3 razy powinny wypaść, tak na luzie. Ale zaraz się o tym przekonamy, jak to tutaj wypada. Ale czy będę polował tylko na 50? Raczej chyba nie, bo nie widzę tutaj 50 piechoty. Chociaż tu jest 50, można iść blisko. A poza tym, co tutaj słychać na mapie? Jak możecie zauważyć, staramy się podejść pod Hydrę. Oczywiście jesteśmy już w finałowej strefie ze smokiem. Tylko nasza tutaj koalicja się dostała. Totalnie zmiażdżyliśmy ten sezon. Może niekoniecznie jako VP, chociaż uważam, że bardzo dobry sezon w wykonaniu VP również to był. Niestety nie mieliśmy szansy rozwinąć skrzydeł, bo tutaj BB oraz Roe się nie popisali, nie chcieli walczyć z nami. Jak widzicie, zamknęliśmy ich w ich strefie pierwszej. Nie wyszli. No i może do końca sezonu nie wyjdą. Kto wie. Tutaj tony na straży. Bardzo dobrze. Z takim strażnikiem sobie wbija zasługi na tych przeciwnikach. Oczywiście dla tych, którzy nie wiedzą, BB to jest LM. LM. Mieliśmy przyjemność z nim już walczyć. Jest tutaj taka historyczna przeszłość. Wtedy wygrali z nami, ale mieli do pomocy jeszcze jedno przymierze, KPT.
Oczywiście wcześniejsza ich nazwa to LM. Między innymi właśnie wtedy Burgas był po ich stronie. No i mieliśmy taki mały, niewielki beef. Oczywiście nic toksycznego, nic złego, po prostu takie głupotki. No ale Burgas jak do Burgas propagandę siał. Sprawdźmy jeszcze. Mamy, udało się. 5001 strzał. Będziemy mogli puścić wieżę. Więc na luzie to zrobimy. Który legion nam zagwarantował? Który z tych 5 legionów zagwarantował nam te strzałę? Otóż Syndrion. To był chyba Syndrion. Tak, Syndrion nam przyniósł ostatnią strzałę, więc to była dobra decyzja, żeby go przywołać i go zrobić. Mam już nawet chyba... Mam tutaj kamienie na zrobienie go do stanu 5-1-5-5. Potem go ulepszymy i ewentualnie przetrenujemy. A zaraz wrócimy jeszcze, pokonamy tych mrocznych kolejnych. To jest jakaś 49. Jak widzicie, tutaj mamy jeszcze... Właśnie próbujemy się wedrzeć do tej bramy, ale wróg taką obronę zrobił, że ciężko się przebić. Oczywiście, gdyby to było samo Genesis, to byśmy przebili się przez te wszystkie wieże, które tutaj widzicie. A jest ich naprawdę dużo. Nawet z Bastionem byśmy sobie poradzili. No niestety mają wsparcie giganta BDO. Myślę, że ci, którzy grają, mogą ich kojarzyć. Między innymi do tego przymierza, do BDO, należy Chizgul. Jeden z większych youtuberów, jeśli chodzi o Call of Dragons. No i naprawdę nie jest lekko. Tutaj oczywiście wszystkie trzy przymierza próbują się bronić, nawet NF przyszło mi z pomocą, ale raczej ciężko. Naprawdę Ace jest głodne walki. Ostatni sezon Ace, jak wiecie, nie walczyli za dużo z Nuar, z Noir. Zamknęli się w strefie pierwszej i nie walczyli, więc są głodni walk. Na pewno mają mnóstwo surowców, których właśnie nie wahają się użyć. No i widzimy tutaj, cały czas prą naprzód. Oni tutaj chcą właśnie zabrać Nekrogiganta. Natomiast my, nasze królestwo, nasza tutaj strefa startowa, czyli NA oraz VP, staramy się zyskać jeszcze jedną hydrę. Musimy ją zabrać BDO, żeby właśnie zyskać nagrody sezonowe. Nie tutaj, tylko tutaj. Nagrody sezonowe Warband. No i na pewno przyda się zrobić opening. Może za smoka nie będziemy, no bo tak naprawdę Ace zasłużyło na tego smoka. Nie ma co się oszukiwać. Wyróżnili się w tym KVK, jeśli chodzi o nasze przymierza, nasze sojuszy, naszych sojuszników. Mieliśmy jeszcze tutaj ANCS po naszej stronie. Jako ciekawostkę wam powiem, że jest to bardzo mocne królestwo, ale ostatnio, w zasadzie wczoraj, mieliśmy row, no i z nimi wygraliśmy, tak? Może tutaj jeszcze jest jakiś raport z tego, może w systemowych. Tak, War Victory, jak widzicie tutaj Han Team, Han to ich jakiś tam Sub-Alliance, tak, tutaj jest, tak samo jak RKT. No i oczywiście ich główne przymierze. Ale tak jak mówię, no przeszli sobie, nie wiem czemu przeszli, ale może wszyscy się nie mieścili, więc kilka osób tam poszło. Może nie był to główny skład, ale mimo wszystko mamy zwycięstwo na naszym koncie. Nie ma co sobie ujmować, z każdego zwycięstwa należy się cieszyć. Tak jest moje zdanie. No i co? Robimy sobie jeszcze, wykorzystujemy to PDW. W międzyczasie, a w sumie to dziś o 15 UTC będziemy tutaj. Ostateczny push myślę, że to będzie. Ja mam jeszcze trochę many, żeby się poleczyć.
Tutaj może pusto, ale w paczkach tych surowców naprawdę nie brakuje, więc jestem dobrej myśli. Mój tutaj graf, jak widzicie, merity zostały z tyłu trochę za healingiem. Fajnie, jak to wszystko idzie równo, ale jak na konto, jak na te czwórki, jak na moje badania, które coraz lepiej tutaj wyglądają, nie jest naprawdę źle, jest wręcz dobrze. Jeśli chodzi o rankingi, w mocy jestem tak nisko, że tego nie widać, gdzie jestem, ale w zasługach jestem na 700 pozycji. No niestety, tak jak mówię, wcześniejsze walki, tak naprawdę dopiero teraz zaczęliśmy jakieś walki, chociaż i tak walkami ciężko to nazwać, bo cały czas tutaj strefy, te walki, męczymy ich bardziej na tym moście i wyczerpujemy ich surowce, ich wojsko, aniżeli faktycznie robimy jakiś postęp. Ale tak jak mówię, kiedy tylko nie wyjdziemy, to tutaj teleportuje się BDO i ich wspomaga. No a z BDO raczej nie mamy podjazdu. Dobra, zostało nam jeszcze kilka CP. Tutaj jest chyba kawaleria, tak. Zaatakujmy sobie. Więc jest to taki odcinek łączony, bardziej pogawędka, ale takie luźne też mogą się tutaj pojawiać raz na jakiś czas, ale z reguły robię jakieś konkrety, nie? Chyba że chcecie takie luźne odcinki jak ten, gdzie sobie gadam jakieś głupoty, to dajcie znać, ale tak jak mówię, z reguły będą te odcinki konkretne, bo ja lubię konkrety. Chociaż z tego odcinka, w którym wykorzystuję po prostu PDW i zdobywam 5000 strzałę, zrobiliśmy sobie taki mały update, co się dzieje na KVK. No tutaj jest tak naprawdę ostatnia strefa tych walk, ale czy to strefa, jeśli tak się nad tym zastanowimy, czy to strefa ze smokiem jest ostatnia i tam są walki, czy to strefa na przykład, która to jest trzecia, czwarta, nieistotne. Czy tutaj walki, każde walki są tak naprawdę ekscytujące? No i VP, tak jak mówiłem wcześniej, nie mieliśmy szans się wykazać, no bo wróg w ogóle nie chciał. No wróg tutaj nie chciał współpracować, poszli sobie na wschód i raczej chcieli nas zabić nudą, aniżeli walkami. Czy jest jakaś inna mapa? To mnie ciekawi. Przydałaby się taka mapa, gdzie faktycznie widać tutaj na przykład moc królestw, tak jak ja to zrobiłem. Przydałby się taki widok, że chociaż widzimy królestwa, jakie są i ich moc. To by było na pewno fajne, chociaż wiadomo, moc nie jest jakimś głównym wyznacznikiem. Moc jest fajna na początku gry i daje najwięcej fanu, jak zrobicie sobie te piątki i walczycie na te czwórki w sezonie pierwszym, nawet w drugim. Ale dalej w las raczej każdy ma już te piątki albo mocne te czwórki, więc można coś powalczyć. No i w takim sezonie, w którym jesteśmy, tak naprawdę moc jest, można powiedzieć, drugorzędna, pierwszorzędna jest aktywność. No i tej oczywiście nie można ująć Ace, ale mocy im również nie można zabrać. ANCS średnio z aktywnością, jakoś tak nie widziałem ich, ale też nie patrzyłem na te walki tutaj między nimi, więc nie mogę powiedzieć o nich za wiele. Natomiast jeśli chodzi o NA i VP, to aktywność, powiedziałbym, jest podobna, a oni mają dużo więcej przymierzy, więc naprawdę tutaj duży plus dla VP. Dobra, mamy tutaj już ostatnie legiony, ostatnie walki. Kogo tutaj zaatakować? Czy jest jakaś 50-teczka? Tutaj są dwie 50-tki, ale żadnej tutaj nie ma piechoty. Oczywiście większość z was wie, dlaczego atakuje właśnie piechotę między innymi, albo kawalerię, ogólnie jednostki walczące w zwarciu. Oczywiście jest to z tego względu, że te jednostki nie zadają mi obrażeń z kontrataku, więc jak widzicie na pasku, tylko i wyłącznie moja Eliana dostaje jakieś obrażenia. Natomiast gdybym atakował na przykład legiony dystansowe, magów czy strzelców, to wtedy każdy mój legion dostawałby obrażenia, no i miałbym więcej jednostek w szpitalu. A jak widzicie, szpital mój pracuje na pełnych obrotach. Nie chcę go jeszcze niepotrzebnie zapełniać walką z mrocznymi. Więc to jest na pewno porada, z której nikt, kto gra w tę grę dłużej niż miesiąc, nie skorzysta, ale wiem, że są tutaj cały czas nowe osoby, więc nowi też oglądają, więc taka mała porada dla tych nowych osób tutaj również się znajdzie. Że jeśli farmicie, to farmcie sobie tak jak ja tutaj.
Oczywiście to już jest taki późniejszy etap farmienia. Natomiast na początku, w tych pierwszych sezonach, to raczej staracie się wylewelować głównego bohatera, no i jego zastępcę, główny Legion, żeby mieć większą pojemność, żeby więcej bić, tak? Na początku skupiacie się na swoim głównym Legionie, potem na reszcie. Ale tak jak ja teraz tutaj to robię, to po prostu troszkę pod odcinek, troszkę pod właśnie kontencik. Także cały pasek wykorzystany. Jeśli chodzi o liczbę strzał, to mamy ich 5025, więc z jednego paska dostałem strzał 32. Jak dobrze liczę, nie pamiętam ile miałem na początku, ale chyba 32. Więc 4 razy trafiliśmy po 8 strzał. 32, więc na dzień to daje nam 64 strzały. 10 dni mamy 640 strzał, plus jakieś eventy. Myślę, że 1000 można spokojnie wykręcić. W tym sezonie mieliśmy tutaj, no właśnie, nawet takie poboczne eventy, które same się robią poprzez zalogowanie, poprzez grę. Też dostajemy strzały. No ostatnio była też karawana, której tutaj już nie ma. Za karawanę też jest chyba 75 strzał, więc naprawdę, jeśli chodzi o strzały, to farmi się je zdecydowanie lepiej niż farmiło się je, gdy ja zaczynałem grę. Ale Call of Dragons tak ewoluowało w czasie tego roku ponad, że naprawdę, gdyby ta gra wyszła w takim stanie, jak jest teraz, byłoby zdecydowanie lepiej. Ale mam wrażenie, że te gry tak ewoluują, że naprawdę ciężko jest określić ich finalną formę i tak naprawdę ta gra się zmienia z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc. No i głównie na lepsze, więc to jest na pewno duży plus. No dobra, run raczej nie będzie. Ale z racji takiej, że mamy tutaj... Kończy nam się mur, więc możemy go przyspieszyć i tak nic nie mamy. Nie mamy co zrobić z tymi przyspieszeniami. Więc sobie je przyspieszmy. 15 sekund. Nie będę przyspieszał, trzeba jednak... Nie ma co szastać tymi przyspieszeniami. Jesteśmy gotowi puścić wieżę na 25 poziom. Multi-use. Wyłączmy to, bo dziś surowców nie liczymy. Dzisiaj jest ostatni push. Prawdopodobnie ostatni dzień walki, ostatni dzień wojny. Idziemy po hydrę, żeby dostać co nasze. Także dziś na pewno będzie dużo niszczenia, tak mi się wydaje, jeśli ich wypchniemy, a istnieje na to duża, duża szansa. Bo prawdopodobnie może Ace nam nie pomoże z tej strony, ale jeśli odciągną BDO, to tak jak mówię, z Genesis sami byśmy sobie poradzili, a tutaj jest jeszcze NA, więc tutaj kompletnie nie mają żadnych szans. Chyba że BDO odpuści totalnie tutaj z tej strony. Chociaż Genesis też tutaj jest, chociaż... Nie no, Genesis tutaj w ogóle nie broni. Nie wydaje mi się, żeby tutaj Genesis próbowało się bronić. Raczej BDO próbuje... Czy mają tutaj może Bastion jakiś? Nie, tutaj Bastionów nie mają. Bastion mają z tej strony. Tak, z tej strony mają Bastion. Gdyby mieli tutaj drugie... A nie, mają tutaj BDO zwykłe. Więc mogą chyba postawić Bastion, gdyby chcieli. A, Bastion jest tutaj. Czy on strzela? Czy on ma zasięg, żeby niszczyć te wieże i połączenie? Nie. Ten Bastion nie ma zasięgu. Może gdyby się zamknęli z tej strony i na tym tutaj wzniesieniu, na tym płaskowyżu, gdyby próbowali się bronić, to też fajne takie... Fajny widok na pewno, wiecie. Zamknięci na jakimś płaskowyżu się bronią. Naprawdę, BDO, pomimo tego, że no nie mieli szczęścia do sojuszników, to myślę, że pokazali się bardzo dobrze. W sumie jako jedyni. Oni byli tak naprawdę 1 na 2, powiedziałbym. 1 na 2, bo VP i NA nie miało szansy się wykazać. NACS za dużo też nie robiło, z tego co widziałem. Bo tak naprawdę ROE i BB nic nie zrobiło przez cały sezon, przez całe KVK, więc NA oraz NACS łączę jako jeden sojusz, że coś zrobił. Dajemy tutaj jeden punkt. Dla BDO dajemy też jeden punkt, bo naprawdę robili dużo. No i oczywiście MVP,
najmocniejsze przymierze z tego KVK, najmocniejsze królestwo, Ace, też ma tutaj 1, a nawet 1,5 punkta. 1 na 2,5 zostali tutaj BDO. Nie wiem też, jak performuje NF, ale wiem, że Genesis jakoś dużo nie robi. Dobra, co my tutaj mamy? W każdym razie mamy najsilniejszego Lorda, więc odbierzmy sobie gwiazdki, które mi się przydadzą. 40 pozycja, konto free to play. Co prawda zabijanie Darklingów, ale zawsze. Tutaj odbierzmy sobie jeszcze nagrody. Odbierzmy sobie tokeny na Ernin. Jest jeszcze jedna nagroda, o proszę. Ile tutaj dostaliśmy nagród? Dobra, czy mamy tutaj wszystkie pomoce? Tak, mamy 30 pomocy, więc możemy spokojnie użyć tych przyspieszeń, by się ich pozbyć. No i największy tutaj kłopot z głowy, czyli wieża. Teraz ostatni budynek chyba nam został, z tego co kojarzę. Czy możemy jeszcze coś wybudować? Z tych nic. Żadnych nowych budynków wybudować nie mogę. Ulepszone wszystkie, ale to absolutnie wszystkie budynki są na 25 poziom. Budynki produkcyjne już dawno ulepszyłem, żeby mieć większą produkcję, a co za tym idzie więcej surowców. No i ostatni budynek, który nam został do ulepszenia, czyli szkoła tutaj, akademia, jak zwał, tak zwał. Kupmy sobie tutaj blueprinty, użyjmy surowców, tyle je potrzeba. Dziś surowców nie liczymy, dzisiaj to wszystko ulepszamy. Zobaczcie, jak szybko te pomoce tutaj lecą. Jestem z siebie zadowolony, udało nam się osiągnąć to wszystko bez wydania jednego, ani to jednego klejnotu na strzały, czy też traktaty, więc na pewno jest to piękny widok. To jest cudowny widok. To też jest bardzo fajna zmiana. Myślę, że pomoże wielu osobom, czyli budowanie i badanie w jednym momencie. Gdybym miał to od samego początku, to tak naprawdę ta moc byłaby jeszcze większa, bo miałbym więcej wojska. Chociaż ja i tak na wojsko nie narzekam, tego wojska mam naprawdę dosyć dużo. Dlatego moja moc jest tak wysoka, bo historycznie to mam chyba już około 60 milionów. Tak, dziś, na dzień dzisiejszy miałbym 60 milionów spokojnie, ale to właśnie przez to, że mam dużo, dużo legionów. Jeszcze 5 pomocy, 4. I skończymy wszystkie budynki. Zresztą widzicie, jak nie wydałem tych klejnotów, tych gemów na strzały czy traktaty, tylko sobie je tutaj zbieram. Trzymam je na jakiś ciekawy event. W tym momencie tak naprawdę ich nie potrzebuję. Pewnie trochę ich zużyję na przeszkolenie Syndriona. Chociaż jeszcze czekam na raport, żeby wiedzieć, czy go już teraz przeszkolić, czy może go przebudzić. To wszystko zależy od tego, co zobaczę w tym raporcie, który dostanę. Kawaleria, na to drzewko nie patrzcie, po prostu kliknąłem, żeby nie mieć tutaj powiadomienia. Drzewka pod kawalerię będę musiał zrewindować, będę musiał je wszystkie zrobić od nowa, żeby byli szybsi, bo są naprawdę bardzo wolni. No i może w kolejnym, może nie, z te czwórkami nie ma co biegać, ale jak będę miał te piątki, to pokażę wam, jak się gra kawalerią, bo te czwórki to jednak zapełnią ten szpital za szybko. ...29 na 30. Jest ostatnia pomoc. Z racji takiej, że i tak tych przyspieszeń nie potrzebuję. Może kiedyś będzie taki dzień, w którym będziemy mogli je wymienić na inne, na uniwersalne i mógłbym je do tego momentu trzymać, ale tak jak mówię, nie ma co myśleć za bardzo o tym, co będzie, bo nie jesteśmy pewni tego, co będzie nawet za godzinę, więc klikniemy sobie te wszystkie pomoce. 18 dni może mi wystarczy, kto wie, minut tutaj absolutnie nie potrzebuję. Ostatnie 9 sekund, 2, 1. Cóż to za piękny pakiet, może nie będę patrzył, żeby tutaj nie kusiło. Potem przejrzę po odcinku. Dobra, już zostało nam tylko z głównych questów odblokowanie jednostek T5. Oczywiście to wszystko idzie już nie tak powoli, już tak naprawdę powoli witamy się z gąską.
to mógłbym przyspieszyć, zostałyby tylko te, no i potem 120 dni na ulepszanie tych ostatnich trzech badań po pomocy z runami i ze wszystkim tym syfem. Przyspieszeń mam sporo, na ten moment przyspieszeń mam chyba z 500 dni, więc mógłbym nawet teraz sobie te piątki odblokować, ale ja trzymam to wszystko na szkolenie. Tak jak mówię, mi się nie śpieszy z tymi te piątkami. Powalczyć trochę mogę nawet na takim KVK. Samych zasług miałbym zdecydowanie więcej, gdyby wróg chciał z nami walczyć. Stało się jak się stało. Ja nie narzekam, przynajmniej w surowcach. Nie zużyłem surowców za wiele. Tylko tyle, ile zakładałem, więc tyle, żeby odblokować questa tutaj z personalnych. Żeby odblokować jeden tutaj bursztyn. Tego bursztynu za 12 milionów zasług nie zdobędę w tym KVK. Ale o tym już wiedziałem przed KVK, tak zakładałem, no i tak się stało. Więc można powiedzieć, że cały plan został wykonany w tym KVK i zrobiliśmy wszystko to, o czym mówiłem, co sobie założyłem. Czyli 15 milionów uleczonych, żeby zdobyć bursztyn. Poza tym wbiliśmy w tym KVK zgromadzenie, wbiliśmy wieżę. Zrobiliśmy nawet szkołę, więc zrobiliśmy aż nadto. No i kolejny przystanek jednostki T5. Także ja się tutaj z wami żegnam. Dzięki, że jesteście, że towarzyszycie mi w tej pięknej podróży. Tym miłym akcentem będziemy zmierzali do końca tego odcinka. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Zawsze to lepiej wygląda, jak wejdzie ktoś nowy na kanał i zobaczy, że tych łapek jest kilka. Wtedy taka nowa osoba wie, że Call of Dragons żyje i pomimo tego, że może nie jest to najpopularniejsza gra tego typu, to uważam, że na dzień dzisiejszy i tak jest najlepsza. Także jeszcze raz ja się z wami żegnam. Wiecie co robić, trzymajcie się. Elo.